Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś w Pawie Śródmieście gościmy pana Tomasza Olszówkę, przewodniczącego klubu Nasze Miasto Tarnów w Tarnowskiej Radzie Miejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. A dzisiejszy program niezmiennie i tradycyjnie poprowadzi redaktor Michał Gniadek oraz znany i lubiany powszechnie Seweryn Partyński. O, jak mnie tu miło zarekomendował Michał. Zawsze staram się. Tak, ale przejdziemy oczywiście do naszego gościa dzisiejszego. Panie Tomku, Tarnów głównie za sprawą klubu Nasze Miasto Tarnów ma swoją uchwałę antysmogową. Proszę powiedzieć więcej o tej inicjatywie, kiedy ona wejdzie w życie, jaką ona drogę administracyjną musi przebyć, żeby w Tarnowie ostatni kopciuch został wyłączony, czy... I czy w ogóle wierzy pan, że ona wejdzie w życie, bo to jest dużo zmiennych zależnych. No zdecydowanie to nie jest koniec drogi, to jest początek tej drogi, ale ważny początek tej drogi. Wiemy, że smog zabija, smog niszczy i rujnuje zdrowie nas i naszych rodzin i dobrze, że w kontekście tego, że kolejne rządy abdykują w tym temacie i niewiele robią. Dobrze, że miasta biorą tego byka za rogi i że w awangardzie tych zmian jest Tarnów, bo w tym momencie Tarnów jest jednym z pierwszych miast, które taką uchwałę podjął. Notabene w tym samym dniu taką samą uchwałę podjął Sosnowiec i Kielce też bardzo zbliżone rozwiązania przyjęły. Skądinąd żałuję, bo tam była większość. W Kielcach było 25-0, czyli wszyscy byli za mnie. W Sosnowcu jedna osoba była przeciw. U nas to się trochę podzieliło. Natomiast to jest apel, to jest uchwała intencyjna, która ma wymusić na sejmiku, na zarządzie województwa małopolskiego podjęcie działań. Ma pan rację, łatwo nie będzie. Myślę, że czeka nas w tej chwili dosyć taki solidny marsz pod górę, ale ja wierzę, że na koniec tego marszu okaże się, że ta uchwała wejdzie w życie. Jestem tutaj gotów zapewnić, że też będziemy jako właśnie aktywiści, społecznicy podejmować starania, żeby poniekąd zmotywować, wymusić na sejmiku, żeby takie regulacje zostały przyjęte, bo na tym nam bardzo zależy. Smog zabija, bezapelacyjnie, ale mimo tej powszechnej wiedzy, z jakiegoś powodu nie wszyscy radni podnieśli rękę za tą uchwałą. Z tego co wiem, to chyba nawet jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej nie podniósł ręki za uchwałą antysmogową, pan Stepek, tak? Jakie były argumenty tych osób, które się wstrzymały od głosu bądź nie głosowały? Być może kupili sobie 3 tony węgla na zimę. No, co z tym zrobić? Ale przez 6 lat czy 5, kiedy jest ten okres przejściowy, chyba zdążyliby spalić ten węgiel. To jest bardzo długi okres dostosowawczy. To jest mapa drogowa i ona pozwala mieszkańcom przygotować się i miastu przede wszystkim przygotować się na te ograniczenia. Do końca nie rozumiem tej argumentacji przeciwników. Podejrzewam, że ona w dużej mierze wywołana jest tym, że w Tarnowie jest dosyć takie silne, może nieduże, ale krzykliwe lobby, czy może lepiej by to nazwać Stowarzyszenie Przyjaciół Węgla. A to jakie argumenty były podnoszone przeciw tej ustawie? No przede wszystkim argument taki, że... Ekonomiczne? Pierwszy, że za krótko. No to wydłużyliśmy ten okres. Na początku były 3 lata, teraz jest prawie 6. A to, że nie znamy skutków działania uchwały krakowskiej. To jest też nieprawda, bo ta uchwała krakowska, ona nie weszła w życie. Ona weszła formalnie w życie teraz, ale tak naprawdę ona już obowiązuje od kilku lat, bo przez kilka lat ludzie te piece wymieniali i te efekty widać. To są obniżone wskaźniki zapylenia rokrocznie. I wreszcie taki argument, który wydaje się być warty uwagi, to jest kwestia wykluczenia energetycznego i biedy. I tutaj rzeczywiście miasto musi podjąć działania osłonowe, żeby te osoby najuboższe uchronić od tych negatywnych skutków tych zakazów. Myśmy takie osłony wprowadzili w tej uchwale. Jeżeli ktoś nie ma technicznej możliwości przyłączenia się do MPEX-u albo do sieci gazowej, to będzie mógł jeszcze czasowo korzystać z tych paliw stałych, pod warunkiem, że piece będą spełniały najwyższe wymagania jako projektu. Zresztą to jest pokłosie uchwały małopolskiej. No i wreszcie, tak jak w tej chwili miasto dofinansowuje najbiedniejszym do zakupu węgla na zimę, no to chcielibyśmy, aby tą pomoc przekierować poprzez na przykład na pomoc w rachunkach za gaz czy za MPEC. Nie jest to na pewno tak, może inaczej, jest to bardziej liberalna uchwała niż ta, którą choćby nawet mieliśmy w Krakowie. No i właśnie, pytanie, czy też na innych polach jest ona bardziej liberalna, powiedzmy, czy jeżeli będziemy chcieli podczas świąt w 2020
2026 roku ogrzać się przy kominku, to czy będzie taka możliwość, czy też, też to domowe ciepło z kominków zostanie nam odebrane? No, zostawiamy kominki. Jeżeli kominek jest drugim źródłem ogrzewania w domu, to on ma rację bytu, pod warunkiem, że też spełnia te minimalne standardy, jeśli chodzi o pylenie. I tutaj nie chcieliśmy aż tak bardzo uprzykrzać życie mieszkańcom, taki był potrzeba do kompromisu i kominki zostają. Więc mówiąc najkrócej, to jest ustawa dosyć liberalna, tak jak pan słusznie redaktor zauważył, ale z drugiej strony jednak wymagająca od każdego z nas, żeby ten okres 5 czy 6 lat wykorzystać, żeby go nie przespać, żeby w tym czasie postarać się o dotacje. Tutaj jest ekodoradca zatrudniony w Urzędzie Miasta i on służy, Anna Ponikiewska, świetna dziewczyna, która służy wszechstronną pomocą i doradzi i w zakresie termomodernizacji, i wymiany pieców i tych odnawialnych źródeł energii. Przypomnę też, że od tego roku uruchomiliśmy program dofinansowania do ogniw fotowoltaicznych w Tarnowie, do solarów. Chcielibyśmy, żeby on był kontynuowany w roku następnym, co łatwo nie będzie w kontekście też cięć budżetowych, ale o to walczymy mocno. Mówiąc najkrócej, jest ten zestaw narzędzi i tych różnych programów pomocowych, które mieszkańcy powinni przez te 5 najbliższych lat koniecznie przeanalizować i z nich skorzystać. Nie obawia się pan takiej sytuacji, jak jest teraz w Krakowie, bo mówię, dużo ciepłych słów użył pan wobec właśnie tej uchwały, która zakazuje palenia węgla w Krakowie, no ale w Krakowie mamy taką sytuację o to, że Krakowie, okej, okay, może nie palą węglem, ale ościenne gminy kopcą i tak czy tak jest to powietrze w Krakowie nie za bardzo czyste i być może w Tarnowie będzie podobna sytuacja, że my mieszkańców tutaj wyposażymy w ekologiczne rozwiązania, ale dookoła gminy będą i tak zatruwać mieszkańców. Ma pan redaktor rację, że takie ryzyko niewątpliwie istnieje, dlatego też w ostatnim paragrafie naszej uchwały jest też wskazanie wyraźne do zarządu województwa, żeby analogiczną regulację zaproponować gminom obwarzankowym. Ja zresztą muszę powiedzieć, że nie tak dawno rozmawiałem z wójtem gminy Tarnów i on powiedział, że on jest na tak, jeśli chodzi o takie działania antysmogowe, jeśli one będą rozłożone odpowiednio w czasie, więc wydaje mi się, że tutaj też musi Tarnów jako pewien lider subregionu rozmawiać z gminami i próbować ich zachęcać. Tylko łatwo jest wam mówić z tego względu, że mieszkańcy Tarnowa mają o tyle łatwiej, że mają NBEC. Mhm. Dostęp do instalacji gazowej również jest na wysokim poziomie. Tak nie mam, chociaż żadnych danych nie widziałem, ale tak domyślam się, że w mieście dostęp do gazu nie jest czymś większym problemem. A te problemy występują właśnie na wsi, no bo na mieszkańcy wsi okolicznych Wola Rzędzińska, Zgłobice, Zawada i tak dalej, no nie ma szans tam wpiąć się do sieci MPEC. Z gazyfikacją również też jest różnie, jeżeli chodzi właśnie o te rzeczy, więc no jest problem. A czy możemy do tego też podejść właśnie w drugą stronę, że to będzie impuls, żeby ta gazyfikacja i tak dalej postępowała i komfort życia się poprawił? Może w tą stronę? No tak, tylko się pojawia problem ceny gazu, bo wiadomo, że taniej jest się w Tarnowie podpiąć do MPEC-u niż wpiąć się do gazu. Co do cen gazu, to też trzeba pewne mity już powoli zwalczać. Tam, gdzie jest dom ocieplony, gdzie przebiegł proces termomodernizacji, gdzie okna są szczelne, tam te różnice między paleniem węglem a gazem, używając kotła kondensacyjnego, czyli tego nowoczesnego kotła, jest naprawdę niewielka. Ceny gazu sukcesywnie spadają. Oczywiście każda uchwała antysmogowa powinna być czyta na miarę, no nie ulega wątpliwości. Tam, gdzie nie ma technicznej możliwości doprowadzenia do gazu, do MPEC-u, to trzeba zastosować alternatywne też źródła ogrzewania. To jest, może być biomasa. Oczywiście istnieje też ogrzewanie prądem. To ono nie jest w tej chwili tanie, jeśli chodzi o sam zakup pompy ciepła, ale jeśli już go kupimy, to potem mamy bardzo tanie ogrzewanie i bardzo wydajne i efektywne. Te wszystkie działania muszą być w pewien sposób ze sobą spójne i skoncentrowane na większym obszarze, a w międzyczasie liczymy, że w skali kraju urodzi się w końcu jakiś taki aktywny pomysł i ten proces zostanie przyspieszony. Ja też przypomnę mieszkańcom, że niezależnie od uchwały tarnowskiej, za 2 lata wejdzie w życie już uchwała Małopolska i ona dotyczy również tych miejscowości, o których panowie wspominacie, więc każdy kocioł, każdy piec, który jest tej klasy 3. czy 4. będzie musiał zostać już w
wymienione, bo takie będzie prawo. Mhm. Będzie musiał być wymienione na te koty spełniające co najmniej te założenia piątej klasy, a już za jakiś czas tego ekoprojektu, czyli jest 2 lata, żeby każdy z nas ten swoje źródło ogrzewania dostosował. Ja to tylko mogę potwierdzić, że to, o czym Pan mówił, że mitem jest twierdzenie, że ogrzewanie gazem jest droższe. Potwierdzę to dlatego, że sam wymieniłem 2 lata temu rzeczywiście w domu instalację na gazową i drodzy Państwo, jest naprawdę taniej. Wygodniej. Oczywiście. A ja mogę tego potwierdzić, bo często gosząc u Seweryna w domu jest ciepło. Ale przy Twoich wizytach tak czy siak by nam było ciepło, niezależnie od ogrzewania. Ale, ciepła atmosfera. Ciepła atmosfera. Ale wracając do tej rozmowy, ostatnio w Tarnowie odbyła się ciekawa debata o nazwie Zielony Renesans. No właśnie, czego dotyczyła ta debata? Pewnie też temat smogu i ogólnie problemów związanych z ekologią dominowało, no ale czy ten temat właśnie smogu wybrzmiał tam dość mocno? To prawda, dosyć mocno ten temat wybrzmiał. Ja się bardzo cieszę, że ta debata została przyjęta z bardzo pozytywnym zainteresowaniem i takim ciepłym. Był pan prezydent, był zastępca prezydenta, była pani poseł Ula Augustyn. Było wiele znakomitych gości, ale przede wszystkim byli świetni ludzie, którzy do nas przyjechali z Polski. Młodzi eksperci z Fundacji Instrat, też liderzy Energii Miast, stowarzyszenia, do którego należy, Mateusz Kilnowski i Jan Śpiewak. Ten temat smogu rzeczywiście dosyć mocno dominował podczas tej debaty, ale nie tylko. Ja muszę powiedzieć, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Naszym gościom z Warszawy bardzo, ale to bardzo podobał się tarnowski system miejskiego ciepłownictwa. W porównaniu z Warszawą, gdzie MPC tamtejszy został dawno temu sprywatyzowany i w tej chwili goli mieszkańców wysokimi opłatami. Nasz tarnowski MPC prowadzi system bardzo zrównoważony, przyjazny mieszkańcom i powiem, że jest takim wzorem w tej chwili dla całego kraju. W związku też z tym, że ma pewien plan na dekarbonizację, na podnoszenie stałe efektywności energetycznej, na spalarnię ekologiczną. Więc to są wszystko ciekawe przypadki, ciekawe praktyki, z którymi Tarnów już dzisiaj może się dzielić z innymi miastami. I muszę powiedzieć, że te wspomnienia z tej debaty nasi goście wynieśli bardzo fajne. I... No Jan Śpiewak na Twitterze chyba kilka razy wspominał, powoływał się na Tarnów, jak tu jest dobrze rozwiązany właśnie temat MPC-u i innych rozwiązań ekologicznych. To już drugi taki przypadek. Ja przypomnę, że w kwietniu gościliśmy tych samych ludzi w dużej mierze podczas debaty na temat edukacji. Edukacji cyfrowej, taka edukacja chciałoby się, żeby też Tarnów stał tą edukacją cyfrową, mamy ku temu taki organiczny potencjał i no ja się bardzo cieszę, że Energia Miast, że Jan Śpiewak, Łukasz Gibała, Kasia Sztop-Brudkowska i inni przyjeżdżają chętnie do Tarnowa i pewnie to nie jest ostatni raz. Myślę, że na wiosnę zrobimy taką debatę w plenerze i ona będzie poświęcona zieleni miejskiej i może też rowerom, także będzie ciąg dalszy nastąpi. Jak pan myśli, może się zrodzić z tego jakiś ruch polityczny? Nie. Na pewno każdy z tych ludzi jest z mocną osobowością, liderem i też ma swoje poglądy i swoje ambicje polityczne, więc... Ale to niekoniecznie oznacza to, że każdy z nas będzie podążał tą samą drogą. Ja sobie wyobrażam sytuację, że ktoś komuś jest bliżej do Koalicji Obywatelskiej, komuś innemu do Lewicy, więc jest to pluralistyczne stowarzyszenie. Ale niezależnie gdzie będziecie forsować ideę zielonego renesansu. A to zdecydowanie tak. Ja myślę, że to może być wizytówka też Tarnowa. Mówimy Tarnów miasto renesansu, ja bym chciał, żeby za jakiś czas mówiono o Tarnowie, Tarnów miasto zielonego renesansu i to jest pewna moja idea fix i tą agendę będę cały czas mocno forsował na Radzie Miejskiej. Na swoim profilu facebookowym rozpoczął Pan taką dość ciekawą dyskusję, pozytywistyczną można nawet wręcz ująć, o zaletach Tarnowa. Proszę powiedzieć właśnie, co Pana skłoniło do tego, żeby właśnie ten temat podjąć i właśnie w ten sposób, że mówimy nie o tym, co nas boli, co jest złe i niedobre i dlaczego prezydent jest zły, tylko skupiamy się na tym, co dobre. Jakie są pierwsze wrażenia, jakie są plany, jeżeli chodzi o kolejne tematy, które będą... I czy nie braknie pomysłów na wpisy? Dokładnie. Nie braknie. Facebookowicze mieszkańcy już też podsyłają propozycje.
To chodzi o to, żeby tak właśnie pozytywistycznie do tego podejść. Cały czas narzekamy na to, co się złego dzieje w Tarnowie. Ta krytyka jest potrzebna. Ja też jej nie szczędzę i pewnie wielokrotnie jeszcze będę krytykował prezydenta i władzę wykonawczą za różne posunięcia. Zresztą w tym samym weekendzie napisałem też krytycznie parę słów o hali Jaskółka, o pierwszych wrażeniach. A to mi umknęło. To stop. Powiedzmy o tych... A jednak bardziej ciekawią... media, rzeczy, które są kontrowersyjne i negatywne. Szanowny panie, bo my chcemy pozytywnie skończyć, więc powiezmy sobie najpierw o tych minusach, a na końcu skończymy sobie o tych minusach. Co do hali, no to areny, hali, to miałem okazję być i muszę powiedzieć, że o ile nie jestem fanem tej bryły z zewnątrz, o ile nie byłem od początku, to w środku to wygląda przyzwoicie. Natomiast pewne choroby wieku dziecięcego dostrzegłem i warto się z tym podzielić. To są takie rzeczy nawet oczywiste i czasami trywialne, ale nie wiem, brak Wi-Fi wolnego. No to jeżeli jesteśmy w IC Kraków, no to korzystamy często z laptopów. Tutaj też chcemy organizować. Ale to może zachęta, żeby oglądać sportowców, a nie ekran smartfona. No, współczesny widz używa internetu podczas koncertów, podczas imprez sportowych. Oczywiście, trzeba się dzielić tym z tak, poza tym chcemy organizować też eventy, konferencje, targi, więc to jest taka pierwsza uwaga. Druga uwaga natury estetycznej to jest taka, że brakuje tam takiej wizualizacji, identyfikacji wizualnej, to co wszystkie nowoczesne firmy mają. W tej chwili została ta hala obwieszona brzydkimi, takimi kiczowatymi ceratami, zupełnie nieprzystającymi do tego miejsca. Ale to, jak mówię, są choroby wieku dziecięcego, które można wyeliminować, natomiast takie zalegania afektu, które cały czas istnieje, również u mnie, to jest to, że no wybudowaliśmy piękny obiekt za ogromne pieniądze. Teraz chcemy, żeby on służył mieszkańcom, ale mamy ten niesmak, że nikt się do tego obiektu nie dołożył. Ja mam tutaj szczególne zalegania afektu, żal do województwa też małopolskiego, bo to jest obiekt o znaczeniu regionalnym i uważam, że chociaż jakiś wkład województwa powinien być ku temu. Szkoda... Ale szanowny panie, nie, bo tutaj trzeba jednak zacząć, ja mimo wszystko będę wracał do tego przy każdym razie, przy każdej okazji, jak ktoś mówi o tym, że nie ma wkładu do hali Jaskółka. Przypomnijmy jedną rzecz. Pan prezydent Ciepiela w 2014 roku zostaje prezydentem Tarnowa. Jego koledzy partyjni rządzą jeszcze w Polsce przez rok. W kampanii wyborczej pan prezydent mówi m.in. właśnie o remoncie hali Jaskółka, o utworzeniu Centrum Przygotowań Paralimpijskich. Więc pan prezydent Roman Ciepiela miał 12 miesięcy, żeby przygotować sobie ze swoimi kolegami partyjnymi, którzy gościli tutaj w Tarnowie, przyjeżdżali do Tarnowa, popierali pana prezydenta, był minister skarbu, był wiceminister zdrowia w tym czasie, w trakcie kampanii, więc miał rok na to, żeby ze swoimi kolegami, którzy przyjeżdżali go tu popierać, załatwić, czy to dofinansowanie, czy nie wiem, lease intencyjny, promesę, cokolwiek, żeby później było już to ciężko odkręcić ewentualnie. Panie redaktorze, ale tu się w ogóle nie ze sobą nie polemizujemy, ja dokładnie to samo powiedziałem, ja nie wskazałem z szyldu partyjnego tego, czy konkretnego zarządu województwa. Już na etapie projektowania i budowy należało się o te środki starać. Z drugiej strony brakuje też tego dofinansowania z Ministerstwa Sportu. W tym samym czasie otwarta została arena w Suwałkach, która została wybudowana ostatnio, tydzień temu, za 36 milionów złotych od zera. 13 milionów to dofinansowanie zewnętrzne. Ona nie jest przewymiarowana, ona jest dostosowana do potrzeb chociażby plus ligi, bo tam są najwyższa klasa rozgrywek w siatkówce. Więc cały czas to takie delikatne gdyby poczucie, że niedosytu zostaje. A druga rzecz, jeżeli chodzi o sponsora tytularnego, to w Tarnowej, kiedy trwała dyskusja na temat tego, że tam grupa Azot ma trudną komunikację, jeżeli chodzi o porozumienie z Urzędem Miasta dotyczące sponsoringu hali, w tym samym czasie w Puławach prezes Wardacki podpisuje z prezydentem chyba miasta właśnie na sponsoring nowo wybudowanej czy wyremontowanej hali sportowej w Puławach jako sponsor tytularny grupa Azot. Bardzo żałuję, że grupa Azot się nie włączyła. Też analizowałem, drążyłem temat, czy ta oferta wtedy została sponsorska wysłana, czy nie. Okazało się, że to była wtedy ustna podczas jakiegoś oficjalnego przyjęcia. Było, minęło. Przejdźmy może do tych pozytywów. Dobra, bo obiecaliśmy naszym widzom, że na koniec wisienka na torcie, czyli pozytywy w Tarnowie.
oddajemy tutaj głos i zamieniamy się w słuch. O jednym już powiedzieliśmy. Tabun ma szansę stać się miastem zielonej energii, zielonego renesansu. Podałem przykłady grupy MPEC, spółki MPEC, która jest uznawana za wzorcową w skali kraju. Nie wykorzystujemy też takich elementów, które mamy od zawsze. Ja pokazałem podczas pierwszego tego wpisu, że takim fajnym artefaktem, czymś, co by Tarnów wyróżniało, mógł być ten mościcki klub balonowy i te balony, które powinny się pojawiać. One są bardzo widowiskowy sport. Pojawiać się w folderach miejskich, być wykorzystane w ofercie turystycznej, może jakiś festiwal, piknik balonowy, który mógłby rokrocznie być organizowany w Tarnowie. Będą kolejne, nie chcę ubiegać. Na pewno trzecim wpisem to będzie działalność młodych ludzi i debaty oksfordzkie, które uważam, że wyrosły nam na taką markę Tarnowa i trzeba się tym chwalić. Pokłosiem tego jest chociażby potem wygrana Filipa Olszówki w Milionerach. Mam okazję w końcu zdementować, to nie jest moja rodzina, ale razem startowaliśmy z jednego... Ale nawet jakby to nie byłoby się czego czy kogo wstydzić. Więc na pewno o tych młodych ludziach, o tym co się dzieje, o planach ich na rok kolejny, bo wiemy, że mają bardzo fajne. Z drugiej strony mamy przykład Art Squadu w Tarnowie, który, jeżeli mówimy o młodych ludziach, który pomysł, który żarł, cieszył się zainteresowaniem, ostatecznie upadł bez wsparcia miasta. No tak, tych błędów, które już zostały popełnione, nie da się cofnąć, ale to, co możemy wspólnie robić, no próbować jednak walczyć o to miasto. Czasami narzekamy, utyskujemy, ale jak potem się konfrontujemy z chociażby właśnie z ludźmi z Warszawy, z Krakowa, z Wadowic, to widzimy, że są też pewne zalety, pewne szlachetne rysy, które my często na co dzień nie zauważamy i temu ma służyć ten cykl. Czy można podsumować na koniec optymistycznie, że wola walki w młodych i nie tylko tarnowianach jest. Dziękujemy bardzo. Naszym dzisiejszym gościem w Cafe Tarnów był pan Tomasz Olszówka, przewodniczący klubu Nasze Miasto Tarnów w Tarnowskiej Radzie Miejskiej. Dziękujemy bardzo. Ja również bardzo dziękuję i do widzenia. A rozmowę prowadzili Michał Gniadek oraz Seweryn Partyński. Do zobaczenia. Dziękujemy.